Jest Pani autorką tekstów w prezentacjach, które zobaczymy. Proszę powiedzieć, co chce Pani przekazać tak naprawdę swoimi tekstami? W tych tekstach jest bardzo dużo moich własnych emocji i doświadczeń ze swojego życia, bo w naszej prezentacji są teksty, które pisałam dużo wcześniej, nim spotkaliśmy się jako autorzy wspólnego projektu, więc sama wspominam swoje powroty do dzieciństwa, sama wspominam swoje przygody i swoje zainteresowania historią. W spektaklu takich tematów jest wiele, my oboje sięgamy do przeszłości, do tradycji, ponieważ uważamy, że jest to jeden z ważniejszych elementów budujących dzisiaj także kulturę i na tle nachalnych reklam i tego, co nam fundują często media, jesteśmy troszkę inni. Tak jak niektórzy mówią, działamy terapeutycznie na widzów i mamy nadzieję, że tak jest. Pan z kolei jest odpowiedzialny za zdjęcia, za wszystkie aspekty techniczne. Proszę powiedzieć, jakie emocje powinny towarzyszyć widzowi podczas oglądania takiego pokazu? Czy one powinny współgrać z Pana emocjami? Niekoniecznie. Niekoniecznie, dlatego że ja fotografuję ponad 40 lat i fotografując te rzeczy, które tutaj będziemy widzieli później na ekranie, nie zdawałem sobie sprawy, po co, często nie zdawałem sobie sprawy, po co te zdjęcia robię. Jakieś stare urwane rynny, zniszczone domy i tak dalej. Koledzy się dziwili, fotografowali, po co to fotografujesz, ktoś nikomu nie przyda. I nagle po latach się okazało, że pani mi takie teksty dostarczyły. I w tej chwili dopiero te zdjęcia nabrały jakieś wartości. One same sobie, jak tak kisiły się gdzieś tam w dysku, w magazynach, w szufladzie, to leżały sobie, powiedzmy. Nawet ja sam nie wiedziałem po co. I nagle wraz z tym tekstem te zdjęcia ożywają, nabierają mocy, zupełnie innej mocy. Zdjęcie może być przeciętne, ale pokazane razem z tekstem. No, ostatnio nas nazwali po spektaklu Białej Podlaskiej lekarzami dusz. Dobrze, a chciałabym wrócić do Pani. Oglądając zdjęcia, pisząc ten tekst, tak naprawdę chce nam Pani pokazać swoje subiektywne odczucia, oglądając, prawda, te zdjęcia. Czy to są Pani wrażenia i chce się Pani z tym podzielić z publicznością? Jak to wygląda? Tak, to jest bardzo różnie, bo w naszym duecie jest tak, że na początku to ja podrzucałam gotowe teksty napisane jakiś czas temu Jackowi, który miał zdjęcia, które je obrazowały. Później ja z kolei sięgałam do jego zdjęć, które były w cyklu tematycznym, chociażby o cerkwiach. Pisałam tekst, więc te nasze uczucia się gdzieś, powiem tak, łączyły. To, co Jacek widzi obiektywem, a ja no, staram się gdzieś oddać w słowie pisanym, często jest bardzo spójne i to świetne, bo początki nasze były takie, że myśmy niesamowicie spontanicznie reagowali na tematy, które sobie podrzucaliśmy wzajemnie. Ostatnio wpadliśmy na pomysł, że realizujemy temat ad hoc, od razu oboje, czyli rzucony jest temat i jednocześnie ja staram się pisać tekst, Jacek fotografuje i dopiero później to składamy w całość, czyli tak zwaną diaporamę, czyli to, co widzą Państwo na ekranie, z muzyką w tle i ze słowem, który przekazuję także na prezentacji. Spektakl ściśle autorski, ponieważ autorzy od początku do końca są z widzami i cały czas uczestniczą z widzami w trakcie prezentacji. To nie jest tak, że my pokazujemy coś gotowego i sobie się siedzimy i odpoczywamy. Także my cały czas jesteśmy aktywni w prezentacji. Ja chciałabym zapytać Pana, czy zdjęcia, które są przedstawiane na takiej prezentacji, rzucane są przypadkowo, czy są dobierane do tekstów, do muzyki? Bardzo ważny problem Pani poruszyła, dlatego że fotografuję różne rzeczy, bardzo różne rzeczy. Z wyjątkiem sportu i mody to wszystko fotografowałem. I nagle się okazało, kiedy stworzyliśmy ten duet i zaczęliśmy tworzyć te diaporamy, że ja nie mogę dać tych swoich najlepszych zdjęć, które gdzieś tam nagrody na konkursach zdobyły. Ja mam takich wystaw papierowych na ścianach ponad 100. Ponad 100. I przestało mi się to podobać, przestało mnie to już podniecać, interesować. Szukałem innego środka wyrazu w pokazywaniu moich zdjęć. I tym są właśnie diaporamy. Na początku robiłem diaporamy tylko z muzyką. Ja gdzieś tam na konkursy wysyłałem, nawet były nagradzane. I nagle pani mi przyniosła teksty. A ja od dłuższego czasu nie fotografuję przypadkowo, nie biegam z aparatem po mieście, że o, ciekawa scenka, cyk. Nie robię takich zdjęć. Robię zdjęcia z seriami tematycznie. Jakiś temat sobie wymyślam.
i ten temat fotografuję, realizuję go po kolei, dobieram zdjęcia. Czyli moje te zdjęcia układały się jakby w pewne opowieści. Ale nie miałem do tego tekstów i nagle pojawiła się taka gwiazda i mi te teksty dostarczyła. Tak, zupełnie przez przypadek, bo trzeba przyznać, że myśmy się skojarzyli w duecie przypadkowo zupełnie, właśnie w bibliotece, kiedy ja miałam mieć swoje spotkanie autorskie i prezentować swoje teksty, a Jacek z kolei wystawę fotograficzną. I panie z biblioteki zaproponował nam połączenie tych szyków naszych i zupełnie niespodziewanie mogliśmy zaprezentować swoje dokonania w różnych dziedzinach w jednym wspólnym takim spotkaniu. To dało początek naszej współpracy i trzeba przyznać, że no prawie czteroletnie już. Także. Rozmawiając z państwem, odnoszę wrażenie, że państwa praca to państwa pasja. Tak. Czy mam rację? Tak, to jest bez dwóch zdań. Rzeczywiście, no myślę, że bez pasji, bez tego, co niesie pasja, pewnie tak długo byśmy nie wytrwali w tematyce, która nas pociąga. I myślę, że ta pasja, która w nas tkwi, w Jacku, to bardzo wrażliwe oko fotografa. Ja też z tą swoją wrażliwością, którą próbuję w tekstach oddać, gdzieś to się wszystko łączy i faktycznie na zasadzie pasji działa. Nas bardzo często porywają tematy zupełnie spontanicznie, w trakcie wyjazdu na kolejne prezentacje. I właśnie gdyby nie ta pasja, myślę, że byłoby zupełnie inaczej. Czyli pasja jest motorem. Czy jest coś, czego pan nie lubi fotografować? Mody. Wie pani co, ja tej najnowszej mody nie za bardzo rozumiem i jakoś ona do mnie nie dociera. My jesteśmy romantykami, my powinniśmy się urodzić 100 lat temu. Jeżeli pani zdecyduje się i wykaże to cywilną odwagę, żeby nasz spektakl zobaczyć, to zobaczy pani, że to się cechuje nutą refleksji, romantyzmu i to ma mało wspólnego z modą. Widziałam próbkę prezentacji i muszę powiedzieć, że faktycznie jest nostalgiczna i można powrócić do wspomnień. Chociaż jestem osobą generalnie młodą, tak? No ale widzę tutaj życie moich babć. Czy to właśnie ma pan na celu? Państwo mają na celu? Tak, dokładnie to. Czyli stare, dobre czasy. No tak, oczywiście. Nie tylko, pokazujemy inne rzeczy też. Mhm. Ale ta nuta rzeczywiście przeważa. Ale to, co tutaj pani zobaczyła, to nie było nic związanego z naszym spektaklem. Tak, to są takie luźne diaporamy w związku z tym, że ludzie siedzą na sali. Często spotykamy się z zarzutem, że ten spektakl jest za smutny. Za smutny. Nie ma w nim smutku, to jest nuta refleksji. I on jest głównie skierowany do ludzi dojrzałych z pewnym bagażem doświadczeń, którzy już coś tam o życiu wiedzą. Młodzież inaczej to odbiera, choć dla młodzieży też mieliśmy spektakl. No właśnie, a jak możemy odróżnić smutek od refleksji? Pana zdaniem. Refleksja to jest zastanowienie się nad tym, co było, niekoniecznie to wcale nie musi być smutne. Proszę panią, ta pani napisała przepiękne opowiadanie o starszym człowieku, którego jedyną radością życia jest oglądanie zdjęć przez lupę. Bierze zdjęcie, przykłada sobie lupę i poprzez tą lupę wnika w to zdjęcie. Wchodzi do środka, słyszy odgłosy, przypomina sobie gdzie był kiedyś, jak był młody, piękny, zdrowy, silny. I proszę sobie wyobrazić, że ja dostałem ten tekst od tej pani i zacząłem się śmiać, bo od razu sięgam do swoich przepastnych szuflad i okazuje się, że mam zdjęcia starej walizki wypełnionej zdjęciami i na wierzchu jest lupa. Tutaj artysta w Lasach Kozowieckich, taki artysta warszawski w Lasach Kozowieckich kupił chałupę, zaprosił mnie kiedyś fotografik i otworzył mi walizę pełną starych zdjęć, na wierzchu była lupa i mówi: oglądaj zdjęcia przez lupę, wejdziesz do środka, będziesz słyszał głosy, będziesz czuł zapachy. Ja mu zupełnie niespodziewanie taki tekst przysłałam. Ja jak ten tekst od tej pani dostałem, to te zdjęcia już miałem ponad 6 lat. Nie wiedziałem, co z tymi zdjęciami zrobić. I nagle okazuje się, że ktoś o tym napisał, co ja sfotografowałem. Czy to nie jest piękne? I ten mój tekst piękny. Trochę statyczny, ponieważ tam nie ma dialogów, jest w zasadzie opisem tylko. Też ożył właśnie z fotografią. Mamy wrażenie, że oboje ożywiamy ja swój tekst za pomocą fotografii, a Jacek fotografię przy pomocy tekstu i w jakiś sposób jest to takie wzajemne uzupełnienie. A wypośrodkować to wcale nie jest tak prosto, ale cały czas próbujemy i mamy wrażenie, że gdzieś tam zrobiliśmy kilka kroków naprzód w tym kierunku i że to ciągle nas jeszcze, że tak powiem, ciekawie inspiruje. To chyba jest takie. Bardzo często po naszych spektaklach, szczególnie na początku, zapadała cisza jak makiem zasiał, ludzie siedzieli, sztywno się patrzyli w ekran i nie wiedzieli, że się skończyło i się patrzyli. I my byliśmy tym zaszokowani z początku. Dzisiaj jest to 22 spektakl, także już mamy pewne doświadczenie. Rozmawialiśmy na ten temat z panem Leszkiem Mądzikiem. Nie będę tłumaczył, kto to jest, bo postać znana, prawda? Zdaliśmy się, panie Leszku, jak z tą ciszą? Nie, on mówi, to rewelacja, pięknie, bo ludzi zatkało. Znaczy, że to przyniosło ten efekt
których chcielibyśmy osiągnąć. To znaczy, że zadziałały te emocje, które zaprezentowaliśmy, że część właśnie tych, że zostały poruszone struny czułe właśnie dusz ludzkich i to jest właśnie ten plus. My nad tym cały czas pracujemy i to jest właśnie najtrudniejsze zadanie, ale skoro są takie opinie i odbiór jest właśnie taki, no to chyba jest dla nas też taka rzecz, że udaje nam się w tych tematach osiągnąć taki cel, a wcale nie jest taki prosty. I żeby nie kończyć taką nutą bardzo refleksyjną spektaklu, to zawsze tak robimy, że na koniec dajemy diaporamę jakąś energetyczną, mocną, szybką, z mocną muzyką, żeby takim bardziej żywym akcentem zakończyć, żeby ci ludzie już tak nie milczeli wszyscy.